Czas strasznie szybko leci. Witam Was w przedostatnim vlogu. Jest mi z tego powodu strasznie smutno, bo jest jeszcze niezliczona ilość rzeczy, które chciałabym Wam pokazać. Na dzisiejszy dzień zapowiada się interesująco, właściwie bardzo interesująco, bo co prawda teraz po prostu stoję przed tą moją domową biblioteczką, ale za chwilę wejdziemy na strych. Na strych i stamtąd na pewno roztoczy się genialna panorama na najbliższą okolicę. Więc idziemy na strych. No słuchajcie, jak widzicie, za mną jest komin i strasznie świeci tutaj słońce, ale w każdym razie... O, tak lepiej. W każdym razie jesteśmy na dachu. Ja tutaj wystaję z takiego czegoś na dachu i chciałam pokazać Wam panoramę okolicy. Dzisiaj jest trochę mgliście, bo też jest trochę mroźno, ale mam nadzieję, że coś tam jednak będzie mimo wszystko widać. W ogóle teraz znajdujemy się nad moim pokojem i ja zawsze na ten strych, na którym teraz stoję, na ten strych zawsze mówiłam trzeci strych, bo pierwszym strychem była... Nie, to jakoś tak to się liczyło. W każdym razie, że jak byłam mała, wyliczyłam, że to jest trzeci strych. Nie po prostu strych, tylko trzeci strych. Więc podsumowując, mam nadzieję, że te panoramy Wam się podobają. To moja najbliższa okolica. No niestety, gdyby... Szkoda, ale gdyby... widoczność była lepsza, to właśnie zobaczylibyśmy Górę Liwocz, o której wspominałam w tym filmiku śladami Andrzeja Stasiłka. Swoją drogą na pewno gdzieś teraz pojawi się link do tego filmiku. No ale niestety, w każdym razie coś na pewno widać. Widzicie, ja teraz jestem już centralnie na strychu i stoję sobie obok pudełka. Wbrew pozorom to nie jest pudełko z lodami koral, tylko z moimi książkami z pierwszych klas szkoły podstawowej i gdzieś tam jeszcze pewnie z przedszkola, bo jednak nie wszystkie książki trzymam tam w tym pomieszczeniu, które kiedyś Wam pokazywałam. Tym takim nie w pokoju, tylko w tym innym pomieszczeniu. No i jeszcze znalazłam jakieś pudełko z resztką moich tajemniczych zabawek. Jak widzicie, miałam chyba jakieś zapędy muzyczne. No i resztki różnych takich. No więc, jak widzieliście, na moim strychu są cuda i dziwy, a ja teraz zabieram się za czytanie tych utworów francuskich Zygmunta Krasińskiego, bo przecież no, święta bez Krasińskiego to by były też święta stracone. No ja już uporałam się z tymi utworami francuskimi Krasińskiego. Właściwie nie znalazłam w nich niczego konkretnego, ale postanowiłam wyjść na zewnątrz i pokazać Wam z kolei widok zza domu. I jak widzicie, Bobek już właśnie za dom poszedł. O, proszę bardzo. Bobek radośnie sobie pląsa. Pląsaj, pląsaj. Ten widok na pewno znacie z wielu moich filmików. Gdyby była lepsza widoczność, o czym mówiłam już dzisiaj, to gdzieś mniej więcej tu byłoby widać Górę Liwocz, czyli górę, o której wspominał m.in. Andrzej Stasiuk, jako taki punkt, no jednak ważny dla tego krajobrazu. No i też bardzo często, na przykład z samego rana, można tutaj zobaczyć... Można tutaj poobserwować sarny, jakieś pląsające zające, więc nie wiem, może uda mi się jutro na przykład złapać te zające. Bobek, co ty jesz? Przestań jeść to. Bobek! Nie wnikajmy w to, co on zjadł. W każdym razie, no nie wiem, mam nadzieję, że kiedyś uda mi się tutaj nagrać sarny. I to jest zresztą bardzo miłe, kiedy tak wychodzi się z domu. Zaraz za domem roztacza się taki ładny widok, no i
właśnie można poobserwować różną dziką zwierzynę. A wiecie co, tak wczoraj zaczęłam czytać tego świerszcza za kominem, uczytałam kilka stron i zorientowałam się, że ja to już oczywiście kiedyś czytałam, tylko że to było no chyba dawno temu, chyba nawet jeszcze jak chodziłam do gimnazjum, coś takiego, więc no ładnych parę lat temu czytałam tego świerszcza za kominem. No ale to jest historyjka krótka, więc myślę, że przeczytam ją bardzo szybko, więc w czasie świąt może jeszcze coś innego zdołam przeczytać. Jeżeli oglądacie moje filmy od dłuższego czasu, to na pewno wiecie, że bardzo często w moich filmikach słychać koguta. I to jest właśnie ten oto kogut, ten, który teraz łypie na mnie takim dziwnym wzrokiem. O, za chwilę zacznę piać. Chyba go zdenerwowałam, bo zaczął niemiłosiernie piać, tak pieje i pieje i pieje i końca nie widać. Nie wiem, idę poszukać jeszcze czegoś ciekawego. Zanim zabiorę się za utwory liryczne Krasińskiego i coś tam jeszcze w domu porobię, bo akurat tę sferę pomijam i pokażę Wam może trochę z takich ostatnich świątecznych smaczków już jutro. A teraz zastanawiam się, bo chciałabym sobie obejrzeć jakiś teatr telewizji. Jakiś fajny teatr telewizji, ale taki, żeby był dostępny online. Bo znalazłam, że część tych teatrów telewizyjnych jest dostępna online właśnie na stronie Teatr Telewizji TVP.pl. No i sama nie wiem, co mam wybrać. Chciałabym coś fajnego. Więc swoją drogą, jeżeli wspominacie dobrze jakiś tam teatr telewizji, jeżeli bardzo się Wam podobał, no to możecie mi polecić. Ja chętnie obejrzę, oczywiście, jeżeli będzie gdzieś dostępny. Ja pamiętam, że kiedyś, dawno, dawno temu, bardzo spodobał mi się taki teatr Zapomniany Diabeł. Tak to się nazywało? Sztuka komediowa z 1985 roku. Polecam, wszystkim polecam Zapomnianego Diabła gdzieś. Gdzieś tam go na pewno znajdziecie, bo pamiętam, że ja też go kiedyś sobie odświeżyłam. Więc polecam Zapomnianego Diabła. A jednak wiecie, znalazłam coś, co mnie zaintrygowało. Mianowicie Klub Kawalerów. Klub Kawalerów to jest komedia Michała Bałuckiego w reżyserii Krystyny Jandy. W rolach członków tytułowego Klubu Kawalerów wystąpili Jerzy Sztur, Janusz Gajos, Cezary Pazura, Marcin Dorociński i Zbigniew Zamachowski. I tak ostatnio czytałam o tym Michale Bałuckim, więc pomyślałam, a co tam, oglądnę sobie sztukę właśnie jego. Żadnych ślubów, żadnych zobowiązań. No jak któremu przyjdzie ochota sprzeniewierzyć się i... No jak widzicie, wybrałam się na taki spacer, obejrzałam już ten teatr telewizji, no i spodobał mi się w umiarkowanym stopniu. Akurat za tymi aktorami, którzy tam grali, jakoś tam szczególnie nie przepadam, no ale obejrzałam. Później jeszcze zaczęłam czytać utwory liryczne Krasińskiego. W kilku z nich znalazłam ten motyw zarazy, motyw epidemii, więc wydaje mi się, że dzień mija mi całkiem dobrze. Później jeszcze pokażę Wam choinkę, bo chyba to jest ten moment, żeby pokazać Wam choinkę. Jak widzicie, teraz stoję przed choinką. Ta choinka jest dość wysoka, bo ma obcięty czubek i jak widzicie, na tym czubku już gwiazda, której nie posiadam w domu. Gwiazda się nie zmieściła, jest tylko taki wielki płatek śniegu brokatowy, taki ogromny. A ta choinka została ubrana wcześniej, jeszcze przed moim przyjazdem, dlatego ja mam tutaj zostawione do zawieszenia na niej dwie bombki. I
już Wam o nich opowiadam. Ta pierwsza bombka to jest bombka jakaś tam ruska, taki piesek. I to jest moja ulubiona bombka. Ona jest tutaj u nas strasznie długo i jakoś tak najbardziej właśnie sobie tę bombkę upodobałam. W ogóle najbardziej lubię te bombki, które mają jakieś tam swoje kształty, jakieś Mikołaje, nie wiem, Dziadki Mrozy, domki takie zimowe, takie rzeczy. Jeżeli chodzi o drugą bombkę, to mam tutaj przy sobie taki dzwoneczek, mały, niepozorny, ale gości w moim domu już przez... już od 60 lat i ten dzwonek wziął sobie z kościoła mój wujek, będąc dzieckiem. I od tej chwili ten dzwonek znajduje się właśnie w moim domu, więc jak widzicie, każda tutaj bombka właściwie ma jakąś tam swoją historię i jest więcej takich bombek, które są bombkami ulubionymi dla każdego z członków mojej rodziny. Moją ulubioną bombką jest właśnie ten piesek. I też na pewno widzieliście kilka innych ciekawych bombek, które znajdują się na mojej choince. Więc ja teraz zabieram się za wieszanie. Sprawa wygląda tak. Dzień już się kończy. Ja w tej chwili oglądam jakieś filmy o gotowaniu. Prawdopodobnie i tak mi nic nie pomogą, ale przynajmniej sobie popatrzę na to jedzenie i połudzę się, że jestem w stanie coś ugotować. Dzisiaj już chyba nie wydarzyło się później nic jakiegoś spektakularnego. Wieczorem wychodzę do koleżanki, więc też nic spektakularnego. Znaczy tak z Waszej perspektywy. Czytałam w międzyczasie trochę tego Świerszcza za kominem. Jeżeli ktoś szuka właśnie takiej krótkiej lekturki na święta, no to polecam jak najbardziej. Nie wiem, czy ten dzisiejszy vlog jest krótszy czy dłuższy. Dłuższy na pewno nie jest od poprzedniego, ale w każdym razie mam nadzieję, że o czymś tam może ciekawym w tym vlogu poopowiadałam, dlatego ja już się z Wami żegnam, zapraszam Was do oglądania jutrzejszego, ostatniego vloga, który pojawi się w pierwszy dzień świąt z samego rana, więc polecam.